Oficjalnie otwarto i oddano do użytku salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Białęce. Kosztowała blisko 2 miliony złotych. Gmina pokryła 40% kosztów, reszta pochodziła z dotacji państwowych. Inwestycje realizowano przez blisko 2 lata. Jak tłumaczy Artur Jurkowski, wójt gminy Pęcław, nie chciano czekać z otwarciem do września i już w trakcie wakacji sala będzie służyć mieszkańcom. Zrobiliśmy to celowo, żeby można było korzystać z tej hali w okresie wakacji. Nie chcieliśmy trzymać tego otwarcia, nie przekazywać młodzieży do użytkowania w czasie wakacji, bo to nie o to chodzi. Po prostu nie robimy muzeum. Hala ma być wykorzystywana, tyle lat jej nie było, mamy, cieszymy się z tego powodu. Chcielibyśmy, żeby jak największa ilość młodzieży i dzieci z tego korzystała. W sali mieści się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej i koszykówki, posiada też trybunę z krzesełkami dla kibiców. W planach jest jeszcze zagospodarowanie terenu wokół sali, czyli zbudowanie boiska i bieżni lekkoatletycznej. Sala będzie otwarta także po lekcjach, korzystać z niej będą mogli nie tylko uczniowie, ale również dorośli. Dla uczniów podstawówki i gimnazjum wybudowana sala to nowe szanse. Do tej pory ćwiczyli w małej salce lub na korytarzu. Podoba się, że jest sam hala. Co tu dużo mówić, w końcu mamy na czym grać. A do tej pory jak zajęcia w WF-u wyglądały? O, koszmarnie. Sufit na 3 metry wysokości, graliśmy w siatkę, to lekko się uderzyło i tyle. Czyli nie można było za bardzo pograć? Właściwie nie, za bardzo nie, tam tylko w siatkę graliśmy, przeważnie graliśmy na dworze, ale jak pogody nie było, to ćwiczyliśmy na korytarzu, czyli było koszmarnie. Dla mnie jest w porządku, wszystko jest ładne. Lepsza niż ta wcześniejsza. Jak ta wcześniejsza wyglądała? No trochę paskudnie, mała była, nie daliśmy mocno, nie mogliśmy mocno walić piłką, bo obok okna się odbija, a ta jest duża. Pojemna. A co szczególnie będziesz tutaj grał? Najbardziej to chyba w piłkę nożną, no i w siatkową. A tobie jak się sala podoba? Fajne jest. W ogóle wszystko jest. A co ty szczególnie lubisz? Piłkę ręczną.